Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie dzisiaj mi się składało z dwóch części. Pierwsza część to będzie ta część merytoryczna, którą Państwu przedstawię, dotycząca raportu o stanie gminy miejskiej Mielec za rok 2018. Będzie to wstęp, a dokument zostanie Państwu dzisiaj przedłożony. Druga część sprawozdania to będzie sprawozdanie z realizacji działań międzysesyjnych. I trzecią częścią sprawozdania będzie, poproszę pana dyrektora MOSiR-u, pana Jędrychowskiego, żeby przedstawił nam sytuację dotyczącą sytuacji na hali sportowej, co tam się dzieje, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rozpoczęcie budowy. Raport o stanie gminy miejskiej Mielec w Mielcu za rok 2018. Stosownie do obowiązków wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu w dniu dzisiejszym raport o stanie gminy miejskiej Mielec za rok 2018. Raport zawiera podsumowanie działań prezydenta miasta Mielca w roku 2018, a w szczególności informacje o realizacji polityki programów i strategii oraz wykonywaniu uchwał. Rok 2018 był bogaty działania i różnego rodzaju inicjatywy, które w dużej mierze były efektem działań podejmowanych w latach poprzednich, ale także stanowią punkt wyjścia do realizacji wydarzeń w kolejnych latach. Raport stworzony został w oparciu o dane uzyskane od komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. W toku prac nad raportem przyjęto metodologię polegającą na podziale opracowania na poszczególne rozdziały obejmujące informacje o sposobie realizacji w 2018 roku zadań własnej gminy ze szczególnym uwzględnieniem na ustawowy wymóg informacji o realizacji polityki programów i strategii oraz wykonywania uchwał. Wstępna część raportu zawiera podstawowe informacje o Mielcu i o Mielczanach, w tym dotycząca tła geograficznego i demograficznego. W dalszej kolejności zamieszczone zostały dane dotyczące majątku gminy Mielec oraz wykonania budżetu. Kolejne rozdziały opracowania zawierają informacje o realizacji zadań z zakresu ładu przestrzennego, gospodarki komunalnej, oświaty, bezpieczeństwa publicznego, kultury, sportu, kultury fizycznej i rekreacji. W treści raportu zamieszczony został również oddzielny rozdział poświęcony informacji o miejskich inwestycjach. W ostatnim rozdziale zamieszczono informacje z zakresu zarządzania samorządem, w tym w szczególności dotyczące władzy gminy miejskiej, jednostek organizacyjnych, udziale mieszkańców w zarządzaniu miastem, współpracy międzynarodowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zbiorcze dane w formie tabeli o wykonaniu uchwał Rady w 2018 roku. Raport kończy się podsumowaniem, w którym wskazano również na główne wyznaczone stojące wyzwania stojące przed samorządem miasta Mielca. Z uwagi na okres opracowania raportu zastosowanie zostanie Państwu przekazane w dniu dzisiejszym w formie elektronicznej. Zapraszam Państwa do lektury raportu oraz zachęcam do udziału w debacie nad dokumentem podczas sesji absolutoryjnej. Ten dokument Państwo otrzymają albo już otrzymaliście na maile. Jest to dosyć obszerny dokument. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i podczas sesji absolutoryjnej zachęcam nad debatą i nad rozmową na ten temat. Proszę Państwa, co wydarzyło się w tym okresie, jeśli chodzi o inwestycje? Inwestycje, budowa zaplecza technicznego MKS, przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na dokończenie inwestycji. Będę mówił dzisiaj tylko hasłowo, też to sprawozdanie Państwo otrzymacie na maile, tak żeby nie przedłużać, bo dzisiejsze obrady są dosyć długie i intensywne. Trwa końcowy etap projektowania Mieszkania Plus. Odnośnie budowy hali to poproszę pana Andrzeja Jędrychowskiego, który przedstawi nam sprawozdanie. Jeśli chodzi o bibliotekę miejską, podpisano umowę na dostawę mebli w przedszkole nr 20. Kontynuowane są prace budowlane zgodnie z harmonogramem. W Wydziale Dróg, Transportu, Energetyki, Działalności Gospodarczej w trakcie jesteśmy przygotowywania dokumentacji na przebudowę ulicy Rolnej, przebudowę ulicy Warnęczyka z infrastrukturą towarzyszącą.
budowę drogi gminnej bocznej do Iwaszkiewicza, budowę drogi gminnej łączącej Korczaka z ulicą Wojsławską. Jeśli chodzi o transport, rozpoczęto modernizację przystanków komunikacji miejskiej. Podjęto działania w zakresie przystosowania przystanków Rynek 1 i Rynek 2 do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeśli chodzi o dział energetyki, podpisano umowę z wykonawcą na budowę podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej dla zasilania oświetlenia skwerów parkowych w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Łukasiewicza, Stafa Biernackiego. W ramach poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem w rejonie energetycznym w Mielcu dokonano wymiany oświetlenia sodowego na oświetlenie technologii LED na odcinku ulicy Wojsławskiej do ulicy Mickiewicza do skrzyżowania z ulicy Racławicką. Jeśli chodzi o targowiska, w drodze uchwały wyznaczono nowego inkasenta. Monitorowano pracę inkasentów na targowiskach miejskich w zakresie przestrzegania istniejącego regulaminu w ramach poboru opłat targowych. Podjęto działania nakierowane na kwestię związaną z utrzymaniem czystości i porządku na terenie targowiska miejskiego oraz utrzymaniem czystości w toaletach. Przeprowadzono kontrolę jakości wykonywania usług poprzez firmę sprzątającą. Wydział Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, referat Zieleni. Nadal trwają prace przy wysypisku śmieci Smoczka. Mówimy tutaj o tworzeniu nowej infrastruktury, jeśli chodzi o park. Z Wydziału Ochrony Środowiska trwa ciągły nabór wniosków na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy miejskiej. Stacja mobilna sytuowana jest przy budynku gimnazjum nr 1 na ulicy Biernackiego. Celem kalibracji ze stacją WIOŚ wpisano do Państwowego Monitoringu Środowiska. Kalibracji ze stacją WIOŚ podlegają również 3 czujniki ERLI i jest to półroczny pilotaż. Podpisano umowę na realizację opinii hydrologicznej biegłego. I tutaj mamy sprawę wód na Podleszanach. I 7 czerwca zostało zorganizowane spotkanie zespołu dotyczące ochrony środowiska. Działania prezydenta i gminnego zarządzania kryzysowego podczas działań przeciwpowodziowych. W nocy z 20 maja na 21 maja na terenie miasta wystąpiły intensywne opady deszczu. Wielkość opadów na metr kwadratowy wynosiło 133 mm w ciągu doby. Średnia roczna w 2017 na terenie kraju wynosiła 560 mm. 22 maja o godzinie 9:30 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania sztabu kryzysowego prezydentowi przedstawiono główne zagrożenia na terenie miasta związane z opadami deszczu. Przekazano możliwość ewentualnego zakwaterowania ewakuowanej ludności. 22 maja o godzinie 8:30 prezydent w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego 480 cm wydał zarządzenie ogłoszenia pogotowia powodziowego. 22 maja o godzinie 18:30 w związku z przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazach 650 cm prezydent wydał zarządzenie o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego zobligowany został do wprowadzenia całodobowego dyżuru. Podjęte działania od 21 maja do 22 maja. Mienie gminne. Woda opadowa zalała piwnicę przedszkola miejskiego nr 8 przy ulicy Tańskiego, piwnicę MOPS ulica Łukasiewicza, MOSIR przy Powstańcu Warszawy, SCK piwnicy dawnej Odysei. Jeśli chodzi o domy, w pierwszej kolejności zgłoszenia zaczęły napływać z ulicy Kasztelnowej, Parkowej, Korczaka. Następne zgłoszenia dotyczyły przesiąknięć dachów w budownictwie wielorodzinnym oraz piwnic w domach na terenie całego miasta. Szacujemy, że około 40 domach pojawiła się woda w piwnicy. Jeśli chodzi o ulice na terenie miasta, doszło do zalania kilku ulic, w których w celu udrożnienia
ruchu spumpowana była woda, główne działania skupione były na ulicy Parkowa, Partyzantów, Korczaka, Szybowcowa, Kosmonautów, Rolna i Kolejowa. Podczas pełnienia dyżurów na punkty wskazane przez Państwową Straż Pożarną dostarczony był piasek około 60 metrów sześciennych oraz worki 2000 sztuk. Pompowanie wody i rowów i kanały. Pompy wysokodajne były zastosowane przede wszystkim na ulicy Kosmonautów. Prowadzona tam była akcja przez MPGH i Ochotniczą Straż Pożarną w Żokowie. Była woda przepompowywana w Żokowie przy Zasuwie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy uczestniczyli w tych zadaniach, bo naprawdę akcje były przeprowadzone wzorowo. Jeśli chodzi o straty w mieniu, w gminie nie odnotowaliśmy takich strat. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, spływają do MOPS-u. Wnioski, jeśli chodzi o uprawy rolne, spływają do Komisji Szacowania Strat i Upraw Rolnych. Wydział Urbanistyki, Gospodarstwa Nieruchomości i Geodezji. Jeśli chodzi o sprzedaże, sprzedano jedną działkę o powierzchni 101 m kwadratowych za kwotę 13 tysięcy złotych w trybie bezprzetargowym w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Sprzedano 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 363 m 50 cm za kwotę 171 618. I przygotowaniu sprzedaż 16 lokali mieszkalnych. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia organizuje wakacyjny obóz profilaktyczny dla dzieci nad morzem. Odbyło się szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych i został powołany zespół. Powołano zespół, doraźny zespół do spraw wypracowania kierunków polityki prorodzinnej w celu wspierania systemu rodzinnego jako podstawowej wartości w życiu człowieka. Wydział Edukacji. Do Wydziału Edukacji wpłynęły arkusze organizacyjne na rok szkolny 2019-2020. Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez związki zawodowe i przez kuratorium i zatwierdzone przez prezydenta Marka Mielca. W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 48 tysięcy i to dofinansowanie jest dla Szkoły Podstawowej nr 3, 7, 8 i Szkoły Podstawowej nr 11. Podczas trzeciej edycji rządowego programu Aktywna Tablica dostaliśmy dofinansowanie w kwocie 14 tysięcy dla Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 8, 12, łączna kwota dofinansowań 42 tysiące. W ramach wieloletniego programu rządowego Posiłek w Szkole złożone również zostały wnioski do Ministerstwa Edukacji przez Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 8 i 9 na łączną kwotę 180 602 zł. W dniach 21-22 maja został przeprowadzony konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 6, 7, 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu. Prezydent Miasta Mielca zarządzeniem nr 242/2019 z dnia 28 maja zatwierdził wyniki konkursu. W Szkole Podstawowej nr 2 funkcję dyrektora będzie pełniła pani Daria Warzecha, w Szkole Podstawowej nr 3 pan Adam Jaszcząb, w Szkole Podstawowej nr 6 pan Grzegorz Stefanowicz, w Szkole Podstawowej nr 7 pani Małgorzata Wacławska, w Szkole Podstawowej nr 11 pani Bogusława Czarny i w Zespole Szkół Ogólnokształcących pani Joanna Władyszewska. Koordynator do spraw przedszkoli w trakcie procesu rekrutacji do przedszkoli miejskich zostało przyjętych 1591 dzieci, natomiast ze wskazaniem miejsca kandydatowi, który nie został przyjęty do przedszkola, skorzystało 53 dzieci, co daje nam razem, że w naszych przedszkolach przyjętych jest 164 dzieci. Trwa rekrutacja uzupełniająca do kilku przedszkoli prowadzonych przez gminę miejską Mielec i również przez dyrektorów przedszkoli zostały złożone
arkusze organizacyjne zostały zatwierdzone przez związki zawodowe, przez kuratorium i zatwierdzone przez prezydenta miasta Mielca. Gospodarka odpadami. Zakończono proces informowania mieszkańców w zakresie zmiany wysokości opłat. Trwają prace powołanego przez prezydenta zespołu roboczego do spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Mielec. Biuro pozyskiwania funduszy. W dniu 8 maja podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków funduszy zajęć sportowych dla uczniów projektu nauka pływania w klasach trzecich na kwotę 52 200 zł. W dniu 10 maja podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków funduszy zajęć sportowych dla uczniów projekt gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna dla uczniów dla 146 dzieci, kwota 30 tysięcy zł. Biuro Promocji i Sportu. W tym okresie wydarzyło się wiele wydarzeń organizowanych przez miasto Mielec. Takimi ważnymi uroczystościami to było wizyta burmistrza partnerskiego miasta Lynę z Niemiec. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim wymieniono doświadczenia w poszczególnych dziedzinach życia oraz rozmawiano o dalszym rozwoju współpracy między miastami. Wraz z delegacją miasta Duszelemni, naszego partnerskiego miasta we Francji, uczestniczyliśmy w obchodach portugalskiego święta wyzwolenia rocznicy rewolucji goździków, które odbyło się w naszym mieście partnerskim Vila Nova de Bojares w Portugalii. Współpracowaliśmy, jeśli chodzi o przygotowanie biegu 80-lecia fabrycznego klubu sportowego Stal Mielec. Przygotowaliśmy uroczystości związane z Konstytucją 3 maja. W obecności zaproszonych gości na czele sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki panią Anią Kurowską 9 maja uroczyście wmurowaliśmy akt erekcyjny nowej hali sportowej. Biuro Kontroli Nadzoru Właścicielskiego. W dniu 20 maja odbył się zwyczajne zgromadzenie wspólników Elektrociepłownia Mielec, spółka z osiedlą w Mielcu. Wspólnicy spółki podjęli uchwałę o podziale zysku. Gmina Miejska Mielec otrzymała dywidendę w wysokości 425 417,56 groszy i Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu. W Mielcu odbywało się wiele imprez, była zorganizowana Noc Muzeów, Noc Kultury. Ponadto w ubiegłym tygodniu na terenie Parku Opolskiego odbył się Miejski Dzień Dziecka.